10 pytań, 3 poziomy trudności. Zaprosiłem 3 osoby do dzisiejszego turnieju wiedzy o klockach Lego. Mnie nikt nie zaprosił, przywiózł mnie tu i kazał mi tu stać. Powiedzmy, że tak. Sprawa jest bardzo prosta. Będę, słuchajcie, zadawał pytania. Będzie 10 pytań. Kto pierwszy, ten lepszy. Jeśli ktoś z was od razu tutaj udzieli odpowiedzi, dostaje 2 punkty. Ale w momencie, gdy uczestnik udzieli złej odpowiedzi, niestety dostaje punkt ujemny. I nie ma tak, że jak już wam tutaj powiem, zadam pytanie, to wy chcecie je przekazać, czy nie chcecie odpowiedzieć. Niestety będziecie musieli... A jeżeli dogadamy się z drugim uczestnikiem i on się zgodzi na przekazanie pytania? Będziemy myśleli w trakcie, żeby nie było też za trudno, gdy na przykład nie będziecie zbyt pewni, jakiej tutaj odpowiedzi udzielić, to możecie poprosić mnie o podpowiedź. Wtedy przedstawię wam odpowiedzi A, B, C, D i oczywiście jedna z tych 4 odpowiedzi będzie poprawna. W momencie, gdy się pomylicie, no to tracicie 1 punkt, a gdy odpowiecie dobrze, dostaniecie 1 punkt. Gdy nikt się nie zgłosi, no to niestety będę kogoś musiał przymusowo wybrać i to będzie osoba z największą ilością punktów. A jeżeli na początku nikt się nie zgłosi? No to mamy kamień, papier, nożyce. Panowie walczą o zestaw Lego o wartości no niby 50 zł, choć nie do końca, bo jak popatrzyłem na ten zestaw, to jest wart o wiele, wiele więcej, więc jest, panowie, o co walczyć. Zestaw jest ufundowany przez sklep Świat Skrzata, który znajduje się w Krakowie. My w ogóle aktualnie jesteśmy w tym sklepie i bardzo dziękujemy za możliwość nagrania. I zapraszamy tutaj. Tak, zapraszamy tutaj, bardzo dziękujemy za możliwość nagrania filmu w tym sklepie. Dobra. To przedstawmy uczestników tego turnieju. Cześć, jestem Walbuzior, przyjechałem z Podrzeszowa, mam 17 lat i Loid zaproponował mi wystąpienie w odcinku, dlatego skorzystałem. Cześć, jestem Dawid, mam 18 lat, no i pochodzę z Krakowa, ale to oczywiście wiecie. No i dzisiaj sobie tak przyszedłem ponagrywać. Michał, lat 19, przyjechałem z okolic Krakowa i w sumie nie chciałem tu do końca być, ale nie miałem za bardzo wyboru, więc oto jestem. Skoro już uczestników przedstawiliśmy, no to co? Zaczynajmy zabawę. Poziom pierwszy, poziom łatwy. W tej rundzie będą 3 pytania. Ty! Jak się pewnie domyślacie, na ten poziom przygotowałem dla was 3 łatwe pytania. Zaczynajmy. Pytanie pierwsze, wydaje mi się, że każdy z was zna odpowiedź na to pytanie. W którym roku powstała firma Lego? 1932? Bardzo dobra odpowiedź! Mam pojęcia szczerze. Nie wiem, nie? Orientacyjną datę, nie, ale konkretnej nie znałem. No, ja jakbym miał mówić to 30. 2 punkty już. Bardzo dobrze. Jak emocje? Już zestresowani? Czy tak? Nie. W szoku, ja chcę do toalety. Trzyma nas tu siłą i... Zobacz, chciałem iść do toalety przed nagraniem. Nie pozwolił. Do podłogi nie możemy się nie pozwolił, dobra. Jaki jest najdroższy zestaw Lego pod względem ceny katalogowej? Powiem jeszcze tak, są 2 zestawy, które mają tą samą cenę katalogową i są najdroższymi zestawami, więc możesz udzielić, wystarczy jedna odpowiedź, ale jakby są 2 zestawy, które mają tą samą cenę. Pod względem ceny katalogowej Titanic. Let's go! Ujemny. Poprawna, czy ktoś chce przyjąć pytanie? Ewentualnie dopytam. Można poprosić o odpowiedzi. Odpowiedzi ja bym poprosił. Zapomniałem, że jest opcja poproszenia. Dobra, to tak. Więc podaję ci 4 odpowiedzi A, B, C, D. To 2 z nich w sumie są poprawne. Właściwie więc masz 5. Już wiem, które więc 2 z nich są poprawne. I to jest jedyne pytanie, gdzie 2 odpowiedzi są poprawne. A. Sokół Millennium z 2017 roku. B. Titanic. C. Wieża Eiffla. D. AT-AT. Mogę przyjąć pytanie. Ja też mogę przejąć pytanie. Wieża Eiffla? Nie. Mogę przejąć? Pytanie, przejmuję. Mogę przejąć? Czekajcie, nie, to już w zasadzie, no ustalmy, że jest jedno przejęcie tylko. Ale i tak odpowiedź jest oczywista, no bo 2 odpowiedzi odpadły, zostały 2, które są poprawne, więc... No, poprawne jest Sokół Millennium z 2017 roku, 3699. Ej, najlepsze jest to, że on tam jest. Tak, najlepsze jest to, że on jest tam w tle. A drugi zestaw, który ma taką samą cenę, to AT-AT, również z Gwiezdnych Wojen, 3699,99 groszy. Ostatnie pytanie w pierwszej rundzie, na pierwszym poziomie, czyli ostatnie łatwe pytanie. Gotowi? Tak. Nie. No trudno, musicie być. Jak nazywa się największy zestaw Lego Ninjago pod względem liczby elementów? Oczywiście przypominam, że można poprosić o... Poproszę odpowiedzi ABCD. Dobra. Dwie. Tu już przypominam, że jest tylko jedna poprawna. Ogrody miasta Ninjago, B. Doki w mieście Ninjago, C. Rynek miejski Ninjago, D. Miasto Ninjago. Tak, wszystkie te zestawy mają dopisek Ninjago. Strzelam... Możesz przypomnieć jeszcze dwie wszystkie ci jeszcze raz może przeczytam. Odpowiedź A. Ogrody miasta Ninjago, B. Doki w mieście Ninjago, C. Rynek miejski Ninjago, D. Miasto Ninjago. Nie do końca kojarzę, jakbym na rynek miejski. Wydaje mi się, że doki... To jest ten z poprzedniego roku. Że doki mają... Doki nie są z poprzedniego i nie ma podpowiedzi. Ale miasto! Wydaje mi się, że doki jest podobnie jak miasto, jeżeli chodzi o liczbę elementów. Odrzuciłbym te ogrody, a jakaś... Dlaczego odrzuciłbyś ogrody? Jeszcze jaka była jeszcze czwarta odpowiedź? Miasto Ninjago. Rynek, a rynek był. Rynek, no, rynek jest trzeci. Ogrody bym się zastanowił, ale chyba strzelę w miasto Ninjago. Źle. Minus dwa już. Tak, jest jedno przejęcie pytania. No, słucham cię. No to ja bym powiedział, że ogrody miasta Ninjago. To samo odpowiedź? Nie. Ja. Nie? A nie, bo ja powiedział miasto Ninjago. No to rynek. Nie, już koniec, już powiedziane. Co zostało? Czyli tak, kurczę, świetnie wam idzie. Dobra. To, czyli kto ma najwięcej minusowych wygrywa, tak? Przypominam, że fajnie jakby było na plusie. A to ty już masz dwa na minusie. A to jest poziom łatwy. To jest poziom łatwy. Jezus, my mamy po jednym, nie? Czy... No to... ty masz jeden, no bo straciłeś teraz. A Dawid? No to dwa jeszcze zostały, dwie odpowiedzi. Ej, on ile ma? No dwie odpowiedzi zostały, no ale tak jak powiedziałem, przejęcie jest tylko jedno, można tylko jeden raz przejąć. Ja mam -2, Dawid ma -1, ty masz... Jeden. Coraz bliżej zera wszyscy. Idzie nam dobrze. Poprawna odpowiedź to... Rynek miejski Ninjago z ubiegłego roku 6163 czyli elementy. To co odrzuciłem na starcie. Tak. Przypominam tylko, że ogrody miasta Ninjago, czyli mój ukochany zestaw, 5685 elementów. A rynek ile dokładnie? Rynek 6163. No, dobra, tak kolejne pytanie. Niewielka różnica, ale jednak. Przechodzimy do poziomu średniego. Dokładnie, poziom średni. Poziom pierwszy, czyli poziom łatwy za nami. Jak wam... Bardzo jak się czujecie z tym? To była tylko rozgrzewka, spokojnie, my się rozgrzejemy jeszcze. Też nie warto się zgłaszać, po prostu lecieć na zero jest ten największa szansa, żeby wygrać. Dokładnie. No, na ten moment tak to wygląda. Kuba ma 1 punkt, Michał ma minus 2, ja mam minus 1, więc... w komentarzach #Team Piątek. Więc dobrze to się uplasowało. Pierwsze, drugie, trzecie miejsce, teraz poziom średni i trochę się obawiam, że to mogą być trudne pytania. Ja na środku, a na środku stają ludzie na pierwszym miejscu. Na tym poziomie również przygotowałem dla was 3 pytania. Pytanie pierwsze. Jakie było pierwsze zwierzę Lego Duplo i kiedy miało swoją premierę? Czekaj. Mam pewne podejrzenia, ale nie chcę się zgłaszać, więc odpuszczę sobie. Nie wiem, czy panowie się chcą zgłosić. Skąd ja mam to wiedzieć? Jeżeli panowie się to zgłosić, no to chyba będziemy musieli wybrać osobę z największą ilością punktów, tak jak było w zasadach, a największą ilość punktów ma Kuba. Ja się nie poświęcam, nie ma. A, czekaj. Ja się na możesz, a przypominam, że tą łatwiejszą drogą spróbować. Ja pas. No to ja też pas. Odpowiedzi, nie? Czyli chcesz, podejmujesz się i tak nie masz wyboru, bo oni nie chcą. Więc dobra, podejmujesz się odpowiedzi A, B, C, D. A. Krowa. 1990. Przypominam, że musisz wybrać zwierzę i rok, w którym się pojawiło. Byk. 2000. Zajączek. 1964. Pies. 1977. Możesz powtórzyć zajączka? Zajączek 1964, czyli z tych, co tutaj przedstawiłem, najstarszy byłby. Czekaj, coś to było, że seria Duplo ma... nie 90, 35 lat chwilę temu. O, coś liczy. Był zając, pies, krowa i byk, tak? Pierwsza krowa 1990, byk 2000, zajączek 1964, pies 1977. Strzeliłbym w krowę. No i źle. Wychodzę na zero. Wyzerowany. Tak. Czy ktoś chce przyjąć pytanie? Tu nie trzeba przejmować pytania, ale... Przypomnisz odpowiedzi? Tak. A. Krowa, no to już wiecie, tak. Odpada. Byk 2000, zajączek 1964, pies 1977. Dobra, i tak miałem nic do stracenia. Przejmuję i strzelam w... Przypomnisz psa i zajączka? Zajączek 1964, pies 1977. Zajączek. Nie. Ja wiem. No, ale to już... Widzowie, zajączek jest nawet w logo Lego Duplo. Wiem, no dlatego dałem tutaj na ten. Tak, najprawdopodobniej pies 1977. Czyli tak, na zerze jest Kuba, na -3 jest Michał, Dawid jest na -1. No dobra, gramy dalej. Gotowi? Dopiero 4 pytania. Dopiero 4 pytania, gotowi? Tak. A ja już -3. Nie wiem, najwyżej będę ratujący jakieś może zadawał, bo tu widzę, że sytuacja poważna. Dobra, przypominam, jesteśmy na poziomie średnim. No tutaj nie możecie oczekiwać, że te pytania będą łatwe, jak sama nazwa wskazuje. Na poziomie łatwym też nie były. Dobra, mniejsza o to. Jaki wyjątkowy element posiada chirurg z 6. serii LEGO Mini Figures? Nie mam tu na myśli ani strzykawki, ani czepka medycznego. Wiem, wiem. Maseczka, główka z nadrukowaną maseczką, tylko ta figurka ją ma. Żadna inna jej nie ma. Nie chodziło mi o nadruk, tylko o element. No to jest inny element, to jest główka z nadrukowaną maseczką. Żadna inna figurka jej nie ma. Ciężka sytuacja, jak z tego wybrnąć. Wiem, bo sam kupowałem tę maseczkę. Chodziło mi o inny element. Czy może, chociaż wiesz, jaki ta figurka ma element oryginalny, ten wyjątkowy? Może... Tu już będzie strzał, nadruk prześwietlenia. Tak, 2 punkty. No, 4 punkty, bo 2 poprawne odpowiedzi. No nie ma, to pytanie jest jedno, no bez przesadzasz, tak nie wychodzi. Dobrze, tak chodziło, to profesjonalnie no zdjęcie rentgenowskie. Ja myślę, że mnie wyzerujesz chociaż za to, że podałem ponad odpowiedź. No wyzeruj go. Nie, nie wiem. No -1. No dobra, no zeruję, no. Komisyjnie zerujemy. Niech ma, 0. Idziemy równo, piątuś. No masz. Dziękuję. Dobra, no to zeruję. Czyli mamy tak. Oczywiście wam się też wyświetla na bieżąco. Kuba 0. Dawid -1. Liczę, wierzę w ciebie. Jak będzie okazja, też cię wyzeruję. Weź no jakieś pytania z Ninjago. No i Michał, no nie no, tak zrobiłem, żeby dla każdego coś było. Już jedno z Ninjago było i zawaliliście. To daj resztę, nie? I tak, i Michał 0, Dawid -1, Kuba 0. Więc no, chociaż tyle, że jest 0. Mam nadzieję, że to wygrany nie skończy na minusie. Dobra, gotowi? Tak, ostatnie pytanie na poziomie drugim, czyli poziomie średnim. Później będzie trudno. Ile zestawów LEGO Bionicle pojawiło się w sprzedaży w latach 2001-2016? Możecie pomylić się o 10 zestawów. Strzelajcie panowie. Nie mam pojęcia, pas. Ja też. Dawaj dodatkowe, lecimy. Jak na pełnej, to na pełnej. Dobra. Odpowiedź A 210. Odpowiedź B 311. C 147. D 95. Przypominam, od roku 2001 do 2016 to jest 15 lat. Bardzo wyszukane pytanie. Powtórzysz jeszcze B, C, D i D? Może całość. No. A 210. B 311. C 147. D 95. Masz jakiś pomysł chociaż? O, jaka tam jest? No, no. Dobra, A. Ale na rok 210. No. Jesteś pewny? No. Źle. -1. Ktoś chce przejąć? Ktoś chce przejąć? Czekaj. Nie, ja dziękuję. No. Było tam 300 ileś i 100... 311, 147, 95. Przez 15 lat. Przez 15 lat. No zastanów się. To już samo się rzuca, no. No czekaj. 15 lat. Wiesz, ile można rzeczy zrobić w 15 lat? Na przykład wyprodukować tyle zestawów LEGO Bionicle. Zgadza się. Serce podpowiada, że 114, ale rozum, że 300, nie? To szczelmy w tą odpowiedź, co było 300, nie? Dobra odpowiedź. 311. 311, dobra. Tobie również. Poziom trudny, poziom trzeci. 4 pytania, tak? 4 pytania są w tym poziomie. Ej, ja naprawdę myślałem, że jeśli chodzi o poziom łatwy, to każdy wyjdzie z jakimś punktem. No czy tam wyszedł ktoś, ale nie każdy. Tylko Kuba w zasadzie. Dobra, jak emocje, panowie? Gotowi? No lepiej, bo na 0 jestem, no w tym momencie już nie. W tym momencie już nie. Ja na -2, ale... Dobra, lecimy. No i tutaj już są 4 pytania. Zaczynają się schody. Zaczynają się schody, tak. Ile waży klasyczny klocek 2×4? Możecie podać z przybliżeniem do 2 miejsc po przecinku. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem, bo maturę pisałem 2 lata temu. 2 miejsc po przecinku? To jest, kurde, to jest bardzo specyficzne pytanie. Trzeba mieć dużą... Wiedzę. Mam mniej więcej pomysł. Masz wagę do klocków, pamiętaj. Mam mniej więcej pomysł. Na pewno nie odważę się bez ABCD. Ryzykuję? Ale znając Kamila, to te ABCD są pewnie różniące się o jedno miejsce po przecinku. Nie, tu jest tutaj... naprawdę tak, że powiedziałem, że to dobrze przygotowałem się na taką sytuację. Jest różnica, widać. Znacząca. Taka w miarę jest, solidna. Tak. Mhm. No, podejmuje się któryś, bo będę musiał wybrać. Może tym razem od mniejszej liczby punktów. Wezmę? Nie, było od najmniejszej. Ja biorę pytanie. Średniej. Biorę pytanie. Ale ABCD poproszę. A. 1,20 gramów oczywiście, czyli 1,20 dla jasności. Dokładnie. B. 1,15. C. 2,70. I D. 3 gramy. Kojarzy mi się, że było to trochę ponad 2 gramy. Więc na odpowiedź C stawiam. 2,70. Tak. -1. Czy ktoś chce przejąć? Powtórz A, B i D. Dobra, tylko mu wpiszę. Znowu pod kreskę. Znowu pod kreską, dokładnie. 1,20. B. 1,15. C. 2,70. No jak się już pewnie domyślacie, znaczy już wiecie, że to jest źle. 3, przepraszam, D. 3 gramy. No pomyśl, nieraz, słuchajcie, no budujecie codziennie prawie, że. Trzymajcie sobie takiego, przypomnijcie, jak to jest potrzymać sobie klocka typowy brick 2x4. No nie jest jakiś ciężki. No do ramek niby, nie? Ale... No, a tam nie używasz przecież 2x4 bricka. Ale Ruftaila, nie? Też 2x4. 2x2. Dobra, nie wiem, co ma piernik do wiatraka. Dobra. Bierze ktoś... ja idę na najniższą, czyli B. Pewnie źle. No nie, no tak! Pytanie 8. To pytanie, które Piątkowi podpasuje. Pewnie z LEGO City. No, jego ulubione zestawy. Jedne z ulubionych. Który z modularów zawiera w mikroskali konstrukcję wieży Eiffla? Wiem. Tylko widzę, musicie dać mi się chwilę... To się zastanowić. Tu nie ma jakby czasu ten. Wiem na pewno... Jakbyś mógł się trochę cofnąć. O, jest. Wiem na pewno, że w placu zgromadzeń jest miasto LEGO w miniskali, w mikroskali. Ale czy w nim jest wieża Eiffla? No nie jestem pewny. Tam było lustro jeszcze. No. Dziękujemy za cenną informację. No. Mogę ABCD. Tylko przypominam, tracisz. Tak, to byś mógł wygrać w tym momencie, jeśli uciec. Wiem. Kojarzę. Że są jeszcze modulary, w których też są w mikroskali budynki. Chyba to jest za duże ryzyko, więc... Bo mogę stracić aż 2 punkty. No. Więc... Jeden punkt. Jeśli poprosisz o odpowiedzi, tak. to 1 punkt zyskujesz, przypomnę. Ale... Chyba poproszę ABCD. Dobrze. A. Sklep zoologiczny. B. Hotel butikowy. C. Plac zgromadzeń. D. Paryska restauracja. Mam paryską restaurację, plac zgromadzeń i hotel butikowy. Nie mam tylko sklepu zoologicznego. Tak jak drogą dedukcji można. Tak jak mówiłem, w placu zgromadzeń na pewno coś w mikroskali jest. Ale czy jest to wieża Eiffla? Właśnie, w hotelu butikowym nie kojarzę, żeby była jakaś konstrukcja w mikroskali. W paryskiej restauracji też nie ma raczej konstrukcji w mikroskali, bo tam na zadaszeniu było miejsce do malowania, ale nie do budowania. Pytanie, czy w sklepie zoologicznym coś takiego jest? Drogą dedukcji. Nie wydaje mi się, że w placu zgromadzeń to była wieża Eiffla akurat. Może jednak ten hotel butikowy. No właśnie, on wyszedł w podobnym czasie co wieża Eiffla z LEGO, więc może w LEGO chcieli tam ukryć anegdotkę. No już nie ma odpowiedzi. Już musisz odpowiedzieć. No już przyjąłeś pytanie. Choć jestem zaskoczony, bo jako fan modularów lubisz bardzo modulary. No. Tak. Dobra. A wy panowie jakieś przemyślenia może macie? Coś tak myślicie? Coś jest. Dobra, plac zgromadzeń, ostateczna odpowiedź. Dlaczego plac zgromadzeń? Byłeś bliżej hotelu butikowego. Zmieniam odpowiedź, hotel butikowy. Już za późno. Na pewno? Ta paryska restauracja. Dziwię się, że nikt też w ten sposób nie myśli. Nie, ten hotel... Ale to może i dobrze, że myślicie. Bo ten hotel tak. Też jest w takim stylu. No hotel butikowy, taki właśnie trochę styl Paryża, no. Francji. Dobra, ostateczna odpowiedź, hotel butikowy. Zastanów się. No dobrze. Ostatecznie, nie zmieniam już. Siedzę. Dobra. Cicho. No plac gramaty. Ale mogłeś nam dać szansę odpowiedzieć, no. A, w sumie zapomniałem, przepraszam, ja dziękuję. Nie... No to po punkcie dla mnie i dla... Tak, no w zasadzie macie po pół punkta, no bo zapomniałem, zabrałem wam szansę. Czyli mam minus pół punkta. Tak. A no, ja minus jeden teraz, no. Kurde. Cały czas myślałem nad placem zgromadzeń. I w ostatniej chwili tutaj gestykulacja Kamila i jego mimika mnie podkusiły, że chyba jednak hotel butikowy. No, ja wam nie mogę podpowiadać. Na ile sposobów można połączyć dwa briki 2×4? Mogę też ABC, no ale to musiałbym teraz na szybko coś wziąć. 60. Nie, 24. No i dalej odpowiedział, nie do mnie. A, dobra. A, no, dalej pół punkta, no co? Nie, no to już bez tego pół punkta, no naprawdę panowie, bo teraz to już na szybko, no już nie pomyślałem o tym. Ostatnie pytanie, pytanie 10. Nie założyłem takich scenariuszy w tym odcinku. Dobra, ostatnie 10, zarazem moim zdaniem, no takie najtrudniejsze pytanie, choć chyba były trudniejsze. Mogę zabrać Dawidkowi szansę na wygraną, bo mi to już... Daj trochę, jeszcze pójdź w tył trochę, byłbym mega wdzięczny. O, super. Ile centymetrów to maksymalna długość ramienia dźwigu ze zestawu LEGO City Ruchomy Żuraw XXL o numerze katalogowym 7249 z roku 2005? Piątek jest w sumie fanem City. No mi tak to już nic nie zmieni, więc tutaj rywalizacja jest bardziej między chłopakami. Ja już tak nie mam szansy na wygraną. Więc ja chyba chcę specjalnie pas, żeby Kuba musiał odpowiedzieć na to pytanie. Znaczy może ktoś jeszcze wziąć? No, Dawid ma jeszcze szansę, bo ja pasuję. Ja chcę, żeby Kuba odpowiedział. Pamiętajcie, macie odpowiedzi ABC ewentualnie. Nie no, jak wezmę ABC to tylko punkcik. A to mi nic nie daje. Nie bierz nic, a to jest ostatnie pytanie? To jest ostatnie. Wygrasz. Pas. Pas. Kuba musi. Mogę jakieś odpowiedzi? ABCD? Tak, tylko patrzę kto ma tyle z punktów wychodzi. Nie, bo jest... To masz 1,5 punkta z tego co ja tutaj. No to jest -1, nie? Proszę? -1. -1, a on, Dawid ma... -0,5 punkta. Nie, on ma też 1,5. Też 1,5, ale... Nie, czekaj, nie. Mam -0,5, źle policzyłem. -0,5. A czyli -1,5. Czyli Kuba, ale on może to wygrać. Nie, bo spasował, czyli Kuba i tak no wygra. Tak. No dobra, no, nie, no pod warunkiem... Zawsze mogę coś powiedzieć. No i chyba, że jeszcze no, w sensie może wziąć, no jeśli 2 punkty zdobędziesz, się, no Kuba? To stary walczysz o zestaw. Zgadzasz się, żeby Dawid wziął pytanie? Jednak. Będzie ciekawie. Jak chce. Jak chce, to niech bierze, nie? Chcę, tylko bez podpowiedzi muszę wziąć. No. Ile ma centymetrów dźwig z LEGO City? Jaka maksymalna pomyłka? Maksymalna, dobra, no to powiedzmy, że 5 cm mogę spuścić. Nie zakładałem, ale no niech będzie 5 cm pomyłka. To jest duży zestaw? Ja nie wiem. To jest duży, on jest... Tutaj mogę ci pokazać. No. On tak, jest, to jest ten... Ale z 2005! To jest jak ten dźwig, on był wielkościowo bardzo podobny. Poszli zestawy oglądać. Ramię ma nawet... No ramię ma podobne, może ciut większe, może ciut mniejsze. Na logikę, Dawid. Jest to zestaw City, więc to ramię też nie może być jakoś super długie, ale jest solidne, tyle powiem. Ja bym strzelił też w tym momencie, ale damy mu się wypowiedzieć. Tak, ja już ci sprawę. Nie. Ciężko, kurczę pieczone. No to już odpaję tylko. Dobra, 5 ile? 5000 ile? On jest z 2005 roku. Nie obchodzi mnie, który rok. Ile elementów? A w sumie możesz takie, no, elementów, w sumie nie wiem ile ten zestaw ma elementów. No przecież nie sprawdzimy już chyba. No teraz nie sprawdzimy, no bo nie zakładałem, że takie pytanie. Dawaj. No, ale on to ma, powiem tak, ramię ma jak na tamten rok naprawdę dość spore. Starali się wtedy jeszcze. 5 centymetrów możesz się pomylić. Daj drugą rękę. To jest taka charakterystyczna liczba. Dawid, dawaj rękę. Nie chcę ci bardziej podpowiedzieć. Zobaczymy kto wygra. Odpowiadaj. To jest taka charakterystyczna liczba. Taka mega charakterystyczna. Jak na dźwigi z, jak na takie duże dźwigi z LEGO. Mogę podpowiedzieć Dawidowi, co mi się wydaje? No możesz, no. Ja bym strzelał między 1,5 m a 1,5. Jakbym trochę mniej dawał, ale... No tak, przesadzam! Powiem tak, zdecydowanie, no to jest zestaw z 2005 roku, to mój lepiej. Nie przesadzaj. 60 cm dawaj. Jak chcesz, twoja trochę. To jest charakterystyczna liczba. To jest taka charakterystyczna. Taka bardzo. No bardzo charakterystyczna, ale więcej trochę nie chcę podpowiadać. Dobra, dawaj, daj. 48 cm? No mogłeś ją pomylić o... 5 cm i niestety 7 się pomyliłeś centymetrów. Wygrywa Walbuzik. Gratulacje. Dziękuję. 55 cm. Kurde. Miałem mówić 51. Ale 50 miałem też odpowiedzieć właśnie, to było tak. Ja miałem 51 mówić. Dziękuję jeszcze raz. Ale nie, naprawdę... Tak jak mówiłem, odcinek był ustawiony i miałem odpowiedzi. Nie, no to wiadomo, to od początku to mówiliśmy wszyscy i się potwierdziło tylko. Tak. No. No nic, no to jestem w szoku szczerze, bo można było generalnie, jak się odpowiedział na wszystkie pytania poprawnie, można było zgarnąć 20 punktów. Najwięcej punktów zdobył Kuba, bo... 1,5! Mniej więcej, 2 były wcześniej, nie, teraz na koniec. No to w programie może jeszcze policzę. Się okaże, że ja wygrałem. Aż, nie, ale z tego co widzę to Kuba. Słuchajcie, pora na nagrodę, chodź tutaj, bo cię ucina. Może właściciel wręczy nagrodę. Nie. Nie? Dobra. Gratulacje. Aż 1,5 punkta. Można było zdobyć 20. Dzięki panowie, że wzięliście udział w tej zabawie. Ja tak jak mówiłem, ja nie chciałem, ale nie miałem wyboru. Sam specjalnie przyjechałeś tu wcześniej, żeby być w tym. Dziękuję tobie również. To mnie zmusiłeś. Stary, że się zdecydowałeś na to. Dzięki. I teraz pora na nagrodę. Tak się składa, że nawet nie wiedziałem, że nagroda jest tutaj. Więc uwaga, uwaga. Wygrywasz ten zestaw. Masz go czy nie? Nie. Taki zestaw oto z serii LEGO Technic. Zestaw całkowicie tutaj zasponsorowany przez Świat Skrzata. Cały adres będziecie mieli wszystko. Dziękujemy, w opisie. Zapraszamy serdecznie. Zapraszamy serdecznie. W opisie będzie link do oficjalnego konta na Facebooku sklepu Świat Skrzata. Twoja nagroda. Zadowolony? Zadowolony. Bilet się zwrócił na ten moment. Jeszcze ja mu płacę za chwilę w jedną stronę. Dobra, dzięki wielkie. No i co, pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę pod tym materiałem oraz o zasubskrybowaniu mojego kanału. Kto napisze w sekcji komentarzy turniej, temu przypinam serduszko. Jeszcze będą linki do kanałów chłopaków, Walbuzik nie ma kanału. Do mojego Instagrama. No to może być do Instagrama. Dzięki wielkie, że byliście. No i co, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Siema. Trzymajcie się.